W dzisiejszym wydaniu wiadomości Światowy Dzień Młodzieży w Lipniku. Jak przygotowujecie się duchowo do Światowych Dni Młodzieży? Lipnik przygotowuje się duchowo poprzez comiesięczną organizację Godziny Miłosierdzia oraz cotygodniowej Drogi Krzyżowej w Wielkiej Boście. Uczestniczymy również w rekolekcjach dla nas i całego świata w Krakowie. Czy macie jakieś obawy związane z przyjęciem pielgrzymów? Nasza parafia przyjmie 150 pielgrzymów. Największą obawą były posiłki i transport. Jednak wszelkie wątpliwości zostały rozwiane dzięki ambasadorowi Światowych Dni Młodzieży, który odwiedził naszą parafię. Czy prowadzicie jakieś akcje związane ze Światowymi Dniami Młodzieży? Prowadzimy akcję L4, w której odwiedzamy i spędzamy czas z chorymi naszej parafii. Skąd parafianie czerpią informacje odnośnie Światowych Dni Młodzieży? Wszystkie informacje znajdują się u nas w gablotce, prowadzonej przez wolontariuszy, a dodatkowo informacji udzielamy co niedzielę po mszy świętej. Witamy wszystkich pielgrzymów, zapraszamy serdecznie do naszej parafii, gościnnie ugościmy, chęć damy, zakwaterowanie też, zapraszamy. Dobry poczuł stunek, dobre łóżeczka, ciepłe. Ogólnie Lipnik piękny. Zapraszamy do Lipnika na Światowe Dni Młodzieży, będzie dobry obiad, dobra zabawa, zapraszamy.